Kimmler wierzył, że kobiety posądzone o czary, palone na stosach, poddawane torturom, były głównie kobietami niemieckimi. Bo to w nich zachowały się stare, pradawne germańskie zwyczaje, to one je pielęgnowały i miały w sobie. I za to płaciły najwyższą cenę. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z historią na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Wiem, że piszecie w komentarzach, że niepotrzebnie przypominam, że widzimy się tylko tutaj. Bardzo często, jeszcze wielu z Was nie wie, że ja nie prowadzę i nie współtworzę już kanału History Hiking od prawie roku. Dlatego przypominam wszystkim widzom, że widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, w każdy wtorek o godzinie 20. A o czym dziś będzie opowieść? Dzisiaj województwo lubuskie i pałac. Pewien pałac dawnej rodziny Haugwitz. Ale w czasie II wojny światowej w tym pałacu mieściła się prywatna rezydencja arcyzbrodniarza Heinricha Himmlera i działy się tu niezwykle tajemnicze i, mógłbym powiedzieć, demoniczne rzeczy. Zapraszam na odcinek o czarownicach Himmlera. Nazywam się Łukasz Kazek. Dolny Śląsk to mój dom i zagadka, którą poznaję przez całe życie. 1835. Dwa stulecia. Podróż do wnętrza ziemi. Tutejsze tereny skrywają sekrety z czasów II wojny światowej, jak zasypane głęboko pod ziemią sztolnie, w których mogą wciąż znajdować się skarby. I tu w tym miejscu widzimy sztolnię Karl. Dolny Śląsk to też tajemnicze losy ludzi oskarżonych o czary i mrożące krew w żyłach historie seryjnych morderców. Poszukiwacze, idąc tropem tajnych dokumentów i starych map, od lat próbują rozwikłać wiele z nich. Zobacz, tu jest jeszcze keller, czyli jeszcze jedna piwnica. No to będzie adrenalina. Wyruszam w podróż, by zbadać kolejne tajemnice moich rodzinnych stron. Tajemnice Dolnego Śląska. Nowy program. Premiera 24 października o 21:00 tylko na History Channel. Latem 1945 roku wysłannik specjalny poznański Biblioteki Uniwersyteckiej Gocel dostaje informację, oczywiście wysłannik na ziemię odzyskane, czyli Dolny Śląsk, lubuskie, tu gdzie jesteśmy, dostaje informację o tym, że w styczniu 1945 roku w pałacu w Sławie była ewakuowana osobista i prywatna rezydencja szefa Gestapo i SS Reichsführera Heinricha Himmlera. I że przed pałacem SS-mani palili jakieś tajne akta w gorączkowym, takim szybkim tempie, a na stację kolejową zaniesiono kilkanaście tajemniczych skrzyń. Że nie udało im się do końca wszystkiego wywieźć, bo kilka dni po nich na teren pałacu weszli czerwonoarmiści i rzucali księgo zbiorami i wycierali też tylną część ciała jakimiś starymi drukami. Natychmiast jedzie tu, do Sławy, do pałacu i rozpoczyna śledztwo.
Gocel ma specjalny glejt Biblioteki Uniwersyteckiej, który upoważnia go, aby wszedł do pałacu w sławie. Wchodzi i raportuje, że od podłogi po sufity w komnatach tego pałacu, a także w wielkich przestronnych salach znajdują się zbiory książek, różnego rodzaju starodruków, a także kart. Ponad 30 tysięcy kart z procesów o czary z XVII wieku. Dlaczego Himmler do swojej rezydencji przywiózł takie zbiory i dlaczego SS-mani Himmlera zajmowali się procesami o czary? Przecież to jakieś szaleństwo. Mamy XX wiek, 44 rok, a to wszystko działo się w XVII czy jeszcze XVIII wieku. Okazuje się, że Gocel znajduje na kartach i dokumentach pieczątkę H, więc myśli sobie, że to na pewno Heinrich Himmler. Ale później drogą dedukcji dochodzi, że pieczątki Reichsführer SS oznaczały, że należą do jego biblioteki, a te z H oznaczały co innego. Od słowa niemieckiego Hexen, czyli czarownica. Specjalne komando SS, Sonderkommando Hexen, które zajmowało się właśnie tymi aktami. Wszyscy są zdumieni, dlaczego SS-mani i Himmler interesowali się procesami o czary. Na początku zaczęto myśleć, dość słusznie, aby zdobyć informacje o potwornych torturach, jakie stosowano wobec tych, którzy byli posądzeni w XVII wieku o konszachty z czartem. A później SS na podstawie tych właśnie informacji mogło te tortury stosować w swoich katowniach, aby ludzie przyznawali się właśnie do współpracy z podziemiem czy wrogiej działalności Rzeszy. Tak było, ale nie jest to prawda do końca. W bogatych wnętrzach pałacu w sławie SS-mani w wyglancowanych mundurach albo też w garniturach, drogich garniturach, siedzieli nad aktami procesów o czary i sporządzali z nich notatki i karty. Co ich interesowało najbardziej? Przede wszystkim rodzaj śmierci i tam na przykład, gdzie była kobieta spalona, wpisywali, że spalona, tam gdzie zmarła na torturach albo straciła przytomność, to też bardzo mocno interesowali się przyznaniem do winy, czy też nieprzyznaniem i torturami, jakie zostały zadane i w jakim czasie były rozciągnięte. Na przykład jest 1629 rok. Margaret Himmler posądzona jest o konszachty z diabłem i o tym, że szkodziła również z tym czartem zwierzętom. Po 2 tygodniach tortur przyznała się dopiero do tego drugiego zarzutu. Tam, gdzie w rubryce jest rodzaj śmierci, SS-man wpisał spalona na stosie. Ale na przykład w tym samym miasteczku, skąd pochodziła Margaret, Merkelsheim, za kilka tygodni jest następny proces. Młodej dziewczyny, córki gospodarza, którą również posądza się o konszachty z szatanem. Po pół godziny rozciągania mówi, że jest niewinna. Trybunał stwierdza, który ją sądzi, że należy rozciągać ją przez 3 godziny. Zadają jej potworny ból. Ona otwiera oczy po 3 godzinach z wytrzymania tego bólu. Jestem czysta i niewinna. Doprowadzają do konfrontacji ze świadkiem, niejakim Martinem, który przysięga na Boga i mówi: widziałem, jak tańczyła w czarcim, plugawym tańcu. Ona mówi, że jest czysta i niewinna. Wchodzą wtedy śruby na nogi, kamienie, 40 uderzeń rózgą w plecy i wieszanie z tyłu za ręce. Wciąż twierdzi, że jest niewinna, ale kiedy zakładałem jej śruby, krzyczy niemiłosiernie: Jezu, nie opuszczaj mnie. To takie rzeczy interesowały właśnie SS-manów. Albo na przykład proces Barbary Hartmann,
Oczywiście również o konszachty z diabłem. Na początku, jak ją torturowano, przyznała się do wszystkiego, ale potem, kiedy miano ją spalić, odwołała zeznania. SS-man, który sporządzał kartę, adnotował od siebie, napisał adnotację, że to nieprofesjonalne, bo najpierw, zanim ją spalono, powinni iść i przeszukać jej dom. SS-man o pseudonimie Lee, nie wiadomo kim był, wpisał w karcie taką dziwną dla niego rzecz, że niejaką Annę z miejscowości Brühl w zachodnich Niemczech zwolniono z tortur, bo była w ciąży. To właśnie takimi rzeczami interesowali się właśnie członkowie Sonderhexenkommando Heinricha Himmlera. I miało to miejsce tu. Himmler kazał zbierać strudzone wędrowne ptaki i wkładać je do wagonów i wysyłać do Włoch. Dlaczego? Był to zbrodniarz, arcyzbrodniarz, ale też demon. Natomiast wierzył w reinkarnację i wierzył, że jest wcieleniem Henryka I Ptasznika, wielkiego cesarza Germanów, który ocalił Rzeszę, że nie rozpadła się na małe plemienne księstewka czy państewka. Uważał, że za pomocą bóstw germańskich i siły germańskiej posłuszeństwa Henryk I Ptasznik był władcą, największym władcą Germanów. Gardził całkowicie Karolem Wielkim, gdyż jego rządy opierały się na chrześcijańsko-katolickiej i kościelnej podwalinie, więc kompletnie go odrzucał. I teraz Himmler wierzył, że kobiety posądzone o czary, palone na stosach, poddawane torturom, były głównie kobietami niemieckimi, bo to w nich zachowały się w stare, pradawne germańskie zwyczaje, to one je pielęgnowały i miały w sobie. I za to płaciły najwyższą cenę. Himmler chciał powrotu do czasów mitycznych, germańskich mitycznych czasów, do Boga Wotana, do tego właśnie wszystkiego, co było przed chrześcijaństwem. Uważał, że to jest siła, która da Niemcom przestrzeń ponadczasową i to było jego marzenie. Dlatego też w 1938 roku powołał specjalne komando Sonderhexenkommandos SS, na którego czele stanął Sturmbannführer Rudolf Lewin, stąd pseudonim Lee, jak wcześniej wam mówiłem, na tych kartach odnotowany. O, jego gdzieś znikł z kart historii w 1945 roku, ale był doktorem historii, doktorem filologii i filozofii. Więc byli to ludzie wykształceni, nie siepacze z obozów koncentracyjnych jak Auschwitz-Gross-Rosen czy Majdanek. Te zdeprawowane umysły, szaleńcze umysły dygnitarzy hitlerowskich, takich właśnie jak Himmler, uważały, że Germanie powinni postawić tamę chrześcijaństwu. I to samo powinno się stać w dawnym Cesarstwie Rzymskim. Upadek Germanii był powodem mieszania się ras. I teraz jest szansa na odrodzenie się tysiącletniej germańskiej Rzeszy, bo postawimy tamę, aby nigdy już rasy się nie mieszały. Bo tylko nordycka germańska rasa jest w stanie przebić się ponad wszystkie rasy, mówię o Słowianach, o Żydach, i królować na całym świecie. I kobiety, te, które były posądzone o czary, miały sobie w pierwiastki właśnie tej starogermańskich zwyczajów i rasy. I dlatego powołał to komando, aby sprawdzało właśnie to, co działo się z tymi kobietami. Jak były torturowane, jak były poniżane, jak im było zadawane cierpienie, poprzez oczywiście Kościół chrześcijański. Himmler po wygranej II wojnie światowej szykował się do wojny z Kościołem.
bierze 3 miliony kredytu, 3 miliony marek, aby odbudować zamek we Felsburgu. To zamek cesarza Henryka I. Uważa, że śpi w rzekomych komnatach Henryka I. W każdą rocznicę śmierci cesarza spotyka się z SS-manami nad jego grobowcem, aby odnowić przysięgę, służyć, być wiernym. Honor to wierność. Oczywiście SS-mani przysięgają również opiekę nad ptactwem. To jest jakiś odlot. Tak, przysięgają opiekę nad ptactwem, tak samo jak robił to właśnie Henryk I, cesarz Germanów. Dlatego też przydomek Ptasznik. Himmler powołuje te wszystkie pranaukowe akcje tylko i wyłącznie po to, aby w przyszłości pokazać, że to, co germańskie, nie jest chrześcijańskie. A to, co chrześcijańskie, nie jest germańskie. Ma również kuzyna Wilhelma Patiego, który uważa, oczywiście w 1934 roku Pati występuje z kościoła, występuje DNSDAP i również jest filarem specjalnego Sonderhexenkommando. Uważa, oczywiście rozmawiając w takich luźnych rozmowach przy stole, że jedną ze spalonych czarownic jest prababka Himmlera. Chodzi tu o Margaret Himmler, spaloną w 1629 roku. Ja opowiadałem o niej na początku. Himmler jest przejęty tą historią. Jedyna z kart sporządzonych przez SS z Sonderhexenkommando to jest bardzo elegancka karta właśnie tej Margaret Himmler, spisana na maszynie. Himmler twierdzi, że tam w miejscu stracenia latają jeszcze po dzień dzisiejszy kruki, że obiecuje przebadać to miejsce. To wszystko jest po prostu jednym wielkim tłokiem orania głów i myśli. I właśnie generalnie chodziło o to, aby zebrać te najstraszniejsze szczegóły tortur, krzyków, jęków, rycin i pokazać później, w przyszłej walce z Kościołem, że Kościół chrześcijański dokonał masowego mordu na germańskich kobietach. Do tego potrzebne było Himmlerowi Sonderhexenkommando. W 1939 roku i 1940 roku otwarto w Berlinie wystawę, o której praktycznie bardzo mało dzisiaj ktokolwiek mówi. Ta wystawa to była Kobieta i Matka. W jednym dziale tej wystawy był fragment o zamordowaniu matek germańskich przez Kościół. Ludzie byli wstrząśnięci. I to był początek do prania mózgów przyszłej walki z Kościołem katolickim. Chciałbym Was zaprosić do mojego serialu Tajemnice Dolnego Śląska. Jest to już drugi sezon, który opowiada o zakamarkach, skarbach i tajemnicach związanych z Dolnym Śląskiem. Serial ma premierę, pierwszy odcinek serialu ma premierę 24 października o godzinie 21 w telewizji History Channel. I jest w nim wątek, duży wątek pałacu w Sławie, gdzie zobaczycie znacznie więcej ciekawostek niż na moim kanale. Dlatego, że właśnie w tym serialu możecie zobaczyć oryginalne dokumenty związane z Himmlerem i jego Sonderhexenkommando i badaniem procesów o czary. Zapraszam, Tajemnice Dolnego Śląska, 24 października, premiera. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za każdą kawę, którą od Was dostajemy, a my wysyłamy Wam unikalne gadżety kanału History Story i oczywiście dziękuję za każde wsparcie przez YouTube'a. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20:00. Tylko i wyłącznie na Łukasz Kazek History Story. Do zobaczenia.